Rzeczywiście gmina Puck wynajęła sobie obiekt w Pucku. To jest reprezentacyjny obiekt na terenie naszego powiatu. I tutaj organizujemy mistrzostwa gminy Puck w lekkoatletyce. To są równocześnie połączone te mistrzostwa z mistrzostwami klubu lekkoatletycznego w Pucku. Te nasze mistrzostwa mają bogatą tradycję. Wiele lat były organizowane w Połczynie. Po chwili oddania do użytku tego dobrego obiektu w Pucku gmina Puck postanowiła zorganizować tutaj zawody na terenie Pucka. Wiadomo, młodzież startująca gdzieś tam z Leśniewa, z Domatowa, z innych dużych miejscowości, tylko tartan widzi pewnie z telewizji, a tutaj ma autentycznie możliwość przekonać się, zobaczyć, jak to się skacze, biega na podłożu tartanowym. To, co rzeczywiście obserwujemy w telewizji. Powiedzcie mi, jaka dzisiaj konkurencja? 100 metrów i jeszcze czekam teraz na kulę. A ja rzucam oszczepem, knekną i skaczę w dam. Powiedzcie mi, jak wynik dzisiaj? Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyniku. Dość dobrze mi poszło. Myślę, że na podium stanę, ale to jeszcze. Pięknie. Powiedz mi, czy często gdzieś na terenie gminy, powiatu, czy nawet dalej uczestniczysz w jakichś takich zawodach? Tak, nawet tak. Możesz je wymienić, te miejsca? W Chojnicach było ostatnio, też w Słupsku, w Gdańsku. Czołowe zespoły to tutaj Strzelno-Mierzyno. Prawdopodobnie między nimi się rozegra walka o pierwszeństwo, ale nie przesądzajmy, bo tutaj jeszcze Leśniowo jest zmobilizowane, Domatowo, Łeb, Gnieżdżewo, Połczyno. Także kilkanaście miejscowości startuje w tych wszechstronnych zawodach lokalistycznych, bez ograniczeń wiekowych. Startują dzieci, starsi, młodzież, bez względu na przynależność, bez względu na kategorię wiekową. Dziękuję, super.